Witajcie. Od jakiegoś czasu rozmawiam z różnymi osobami i opowiadają mi one o tym, jak próbują wprowadzić pewne zmiany w swoje życie i tych zmian nie udaje im się wprowadzić. I przyszła mi do głowy taka myśl, bo przypomniało mi się to, jak to wyglądało wszystko u mnie, kiedy ja decydowałam się na to, żeby coś zmienić u siebie. Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić i podać Wam kilka wskazówek, jak to zrobić, aby takie zmiany zaistniały w Waszym życiu i aby wprowadzenie ich było łatwiejsze. Podzielę się z Wami tym, co u mnie zadziałało i tym, co u mnie nadal działa. I ja wiem, że być może okaże się, że jak skończycie słuchać tego filmiku, to pomyślicie sobie, że to jest takie trochę za proste i to niemożliwe, żeby tak banalna, prosta rzecz przyniosła tak duży efekt. Ale uwierzcie mi, spróbujcie chociaż raz dla jednej z rzeczy, na których Wam zależy, spróbujcie zrobić to według tych wskazówek, które Wam podam. Możecie to rozszerzyć o jakieś własne dodatkowe punkty, ale zapewniam Was, że na samym końcu wypełniania tego wszystkiego, tych punktów, o których za chwilkę powiem, będziecie sami zaskoczeni przede wszystkim emocjami, które w Was się pojawią i tym, jak się będziecie czuć, kiedy będziecie po kolei przechodzić kolejne etapy. Na czym to polega? Z czym ja pracuję? Jak ja to robię? Kiedy decyduję o tym, że pewna rzecz we mnie na tyle dojrzała, jestem gotowa, aby tę zmianę wprowadzić w swoje życie, to zanim wykonam jakikolwiek pierwszy krok, zapisuję sobie to, co chciałabym, aby w moim życiu się zadziało. I szczególnie w przypadku, kiedy to są ważne, duże zmiany, jest to niewyobrażalnie ważne, aby zacząć w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, do tej decyzji dojrzewacie jakiś czas. Jest ona przesączona na pewno różnego rodzaju emocjami, wahaniami i wcześniej czy później, a najczęściej wcześniej, pojawiają się różnego rodzaju okoliczności, przeszkody na Waszej drodze. Jeżeli nie jesteście do tego dobrze przygotowani, jeżeli nie macie wokół siebie odpowiedniego wsparcia, to często może się zdarzyć, że te okoliczności spowodują Waszą rezygnację. Po prostu przyjdzie taki moment, że to wszystko przerośnie Was. Na tyle Was przerośnie, że stwierdzicie, nie, ja już po prostu dalej nie dam rady. To jest za dużo dla mnie, może to nie jest odpowiedni czas, może powinienem odpuścić sobie. W ogóle nie wiadomo, czy ta decyzja jest słuszna i czy to, co sobie założyłem w głowie, jest dla mnie dobre. Dlatego to, co ja robię i to, co u mnie działa, jeżeli spróbujecie, to sami zobaczycie, jak to będzie u Was wyglądało. To po pierwsze, zapisuję sobie, do czego chcę dojść, jaką zmianę chcę wprowadzić. Potem tą zmianę, potem tą drogę, tą ścieżkę dojścia do niej dzielę sobie na konkretne etapy. Większe etapy, które doprowadzą mnie do tego celu. Czyli krok po kroku, jakie czynności musiałabym wykonać, co musiałoby się zadziać, abym osiągnęła to, aby ta zmiana została wprowadzona w moje życie. Kolejną rzeczą, którą ja robię, to te etapy dzielę na mniejsze kroki. Czyli każdy etap składa się z konkretnych czynności, kończy się uwieńczeniem właśnie poprzez osiągnięcie tego większego kroku. Malutkie kroki zbierają się na ten duży, ogromny i znowu kolejny etap. Mniejsze kroki i dochodzimy do drugiego etapu. To, o czym jeszcze nie wspomniałam. W momencie, kiedy określicie cel, do którego chcecie dążyć, bardzo ważne jest, abyście określili go sobie w czasie. Abyście dali sobie realne ramy czasowe na to, ile Wam potrzeba, aby do tego dojść. Realne, co tutaj mam na myśli mówiąc realne? Zdarza się czasem, albo nawet często, że dajemy sobie absurdalną ilość czasu na osiągnięcie pewnych rzeczy. Kobiety chcą schudnąć w ciągu 2 tygodni, najlepiej zrzucając 20 albo 40 kg, albo 10 kg, albo 5 kg. To bez znaczenia ile, ale dają sobie bardzo krótki czas. A najlepiej, gdyby ta dieta zadziałała w 3 tygodnie. Wracają matki do pracy po urlopie macierzyńskim i najlepiej, gdyby z dnia na dzień dziecko przyzwyczaiło się do tego, że zostaje w przedszkolu, bądź też jest zostawiane z opiekunką, bądź też z inną osobą. To są takie momenty, do których trzeba się przygotować i zapewniam Was, że jeżeli się do nich naprawdę przygotujecie, to nie ma możliwości, żeby ta droga wprowadzania zmian była nierealna do pokonania. Zresztą sami przekonacie się w momencie, kiedy będziecie po kolei szli tymi krokami. Sami przekonacie się, że nagle to, co się wydawało trudne i to, co się wydawało niemożliwe, to, co było przerażające, bo gdzieś tam w odległej przyszłości chcemy osiągnąć to i to, ale nie wiemy gdzie, nie wiemy w którym momencie i nie wiemy, czy my w ogóle zdążymy przez ten czas. I tak naprawdę nic nie wiemy, prócz tego, że chcemy tej zmiany. Chcemy, bo już mamy dosyć, bo to, co się dzieje wokół nas, już nas wykańcza i chcielibyśmy, aby już coś się zmieniło. I jeżeli samo chcenie pozostanie tylko chceniem i nie przełoży się na konkretne czyny, to ta zmiana nigdy się nie zamanifestuje. A jeśli się zamanifestuje, to po drodze będzie ta droga na tyle ciężka, na tyle przesączona emocjami negatywnymi, ciężkimi, że jak już dotrzecie do tego punktu, to będziecie wykończeni i nawet nie będziecie pewni, czy to był dobry w ogóle pomysł, czy to była dobra droga. Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby już na samym początku pewne rzeczy zrobić, zanim w ogóle wykonacie pierwszy krok. Tu dla mnie pierwszym krokiem przy każdej zmianie jest właśnie stworzenie takiego planu działania. Czyli tak, określacie sobie cel, do czego chcecie dążyć. Załóżcie sobie do tego najlepiej oddzielny notes albo dziennik, bo będziecie mogli do tego odnosić się później w przyszłości. I kiedy pojawi się moment, gdzie troszeczkę słabiej będziecie się czuć psychicznie, gdzie pojawi się jakieś załamanie, wystarczy, że zajrzycie do tego dziennika i zobaczycie, ile już macie za sobą i że do końca jest tak naprawdę niewiele i że wiecie, co macie robić jako kolejny krok, bo będziecie wiedzieli, bo to wszystko będzie rozpisane. Uwierzcie mi, to jest niewyobrażalne narzędzie, jeżeli chodzi o pomoc w tym temacie. Czyli tak, określacie cel, potem określacie ramy czasowe, następnie dzielicie to wszystko na etapy, czyli te duże kroki, które musicie podjąć, aby ta zmiana zaszła w Waszym życiu. Każdy z etapów rozbijacie na mniejsze kawałki, malutkie kroki, które podejmujecie z dnia na dzień tak naprawdę, aby dotrzeć do tego etapu. Następna rzecz. Określacie sobie tak zwane punkty odniesienia, czyli dla mnie to są takie checkpointy, gdzie ja sprawdzam, w którym miejscu jestem i czy droga, którą kroczę, jest prawidłową drogą, ponieważ pewne rzeczy chcecie osiągnąć, ta zmiana pewne rzeczy ma w Waszym życiu spowodować. I to te rzeczy właśnie dla mnie są tymi punktami odniesienia, czyli w przypadku na przykład gdybyśmy mówili tutaj o powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Dla mnie, przygotowując się do tego tematu, przygotowując moje dziecko i siebie samą do tego, aby móc wrócić do pracy, takim punktem odniesienia, że rzeczywiście idę dobrą drogą, było to, kiedy moje dziecko pierwszy raz po pewnym czasie pomachało mi na do widzenia. Ja wychodziłam z domu, a ona po prostu z uśmiechem na twarzy pomachała mi, zrobiła mi papa. I kiedy wyszłam za drzwi, nie było płaczu. To nie był jeszcze moment taki, kiedy szłam do pracy, ale dla mnie to był taki punkt zwrotny i ja wiedziałam, że tak, to jest dobry kierunek, tak, w tym kierunku powinnam pójść. I określenie tych punktów również będzie Was wspierać pozytywnie i dodawać Wam motywacji, bo jak zobaczycie te efekty w swoim życiu, które się dzieją, te, których oczekujecie, to niesamowicie Wam doda energii do dalszego działania. Następna rzecz, i to jest bardzo ważna rzecz, i to jest coś, Ja nie wiem, dlaczego tak często ludzie wierzą, że jakoś to będzie. I nawet wczoraj rozmawiałam ze swoją znajomą, która mi opowiadała o tym, jak to jej mąż chciałby kolejne dziecko, a na jej pytanie, jak on sobie to wyobraża, odpowiedział: kochanie, jakoś to będzie, jakoś sobie damy radę. Jakoś? Jakoś to będzie, bo będzie to na głowie kobiety. Jakoś dadzą sobie radę, bo kiedy coś się będzie działo, to kobieta będzie miała to na głowie. To jest właśnie ta jakość. Więc jeżeli wprowadzacie zmiany w swoje życie i podchodzicie do tego, że jakoś to będzie, no to ta jakość zapewne za chwilę się wydarzy i ta jakość spowoduje, że nie będziecie wiedzieli w pewnym momencie, w którą stronę pójść, albo po prostu zrezygnujecie z tego, co sobie założyliście. Uwzględniamy przeszkody. To, co może się wydarzyć na drodze do celu, który chcemy osiągnąć. Ja wiem, że wszystkich przeszkód być może nie jesteście w stanie określić, bo zawsze może się coś wydarzyć nieprzewidzianego, ale jeżeli usiądziecie i przeanalizujecie, czego możecie się spodziewać, a potem napiszecie i rozpiszecie sobie, jakie wasze działania mogą być podjęte, kiedy dana przeszkoda pojawi się na waszej drodze, to zapewniam was, że kiedy będziecie już na tej ścieżce i ta przeszkoda się pojawi, to nie będzie ona dla was zaskoczeniem. Dla przykładu, matka wraca po urlopie macierzyńskim do pracy. Do tego całego etapu przygotowuje siebie i dziecko. Co jest uwzględnieniem takiej przeszkody? Dla mnie jest to chociażby choroba moja albo choroba dziecka. Celem moim jest powrót do pracy. Aby to osiągnąć, muszę pewne rzeczy zrobić. Pojawią się jakieś przeszkody, między innymi taką przeszkodą może być właśnie choroba. Jeżeli oddaję dziecko do przedszkola, to co się dzieje? Automatycznie nie mogę pracować. Jak mogę rozwiązać tę sytuację? Znaleźć osoby dodatkowe, które będą mnie wspierać w takim temacie. Porozmawiać z nimi wcześniej i ustalić, czy to będą osoby, którym płacimy dodatkowo, czy to będą członkowie rodziny, ale ustalić, słuchaj, jeżeli moje dziecko zachoruje, czy będziesz mógł się nim zająć? Znaleźć opiekunkę, jeżeli nie macie nikogo bliskiego, na kogo możecie liczyć. Kogoś, kto da wam poczucie bezpieczeństwa w takiej sytuacji. Bo uwierzcie mi, dzieci chorują i będą chorować. Przeszkody do osiągnięcia celu są i zawsze się będą pojawiać. I jeżeli wierzycie, że wasza droga będzie prosta, łatwa i usłana różami, a cały wszechświat będzie wam sprzyjał, to prawdopodobnie tak nie będzie, bo życie zawsze nas testuje. Testuje nas, czy my jesteśmy gotowi na tą zmianę. Czy to, co sobie założyliśmy, czy my na to jesteśmy przygotowani i czy my naprawdę tego chcemy. I kiedy naprawdę się wyłożycie w pewnym momencie, kiedy wszystko przeciwko wam stanie, a wy nie będziecie wiedzieli, co zrobić, to prawdopodobnie decyzję przełożycie albo w ogóle zrezygnujecie z tego. A nie o to chodzi. Chodzi o to, aby właśnie w momencie tych przeszkód po pierwsze być przygotowanym, a po drugie, jeżeli pojawia się coś w waszym życiu, co wam przeszkadza dotrzeć do konkretnego celu, to zatrzymajcie się. Zobaczcie, co to dla was robi. Jak wy się w tym czujecie? Bo być może życie, oprócz tego, że w waszej głowie jest to przedstawione i w waszej głowie odbieracie to jako przeszkodę, być może życie stara się was zatrzymać, los stara się was zatrzymać i pokazać wam coś, czego nie widzieliście wcześniej. Może jest jakaś inna droga dotarcia do tego celu. Może pojawią się pewne okoliczności, które trzeba albo warto wziąć pod uwagę. A być może nie warto się upierać, aby tą konkretną ścieżką iść i wtedy ten plan trzeba będzie zmodernizować, zmodyfikować. Dlatego w momencie, kiedy ja uwzględniłam sobie takie przeszkody, to po pierwsze odetchnęłam z ulgą, bo kamień serca mi spadł, bo wiedziałam, co zrobię, jeżeli wydarzy się to lub tamto. Po drugie, przestały być dla mnie one takie straszne. I miałam plan B i plan C na przygotowanie się do tego. A jeżeli pojawią się jakiekolwiek przeszkody, których nie jestem w stanie przewidzieć, bądź też nie uwzględniłam, to mimo wszystko i tak będzie to mniejszy stres niż to, gdyby się za każdym razem wydarzało coś, na co nie jestem przygotowana. Ostatnia rzecz, bardzo ważna. Ten cel, do którego dążycie, zmiana, którą chcecie wprowadzić, ona powinna być zgodna z wami. To powinno być wasze. To nie może być waszego męża, to nie może być waszego partnera, to nie może być koleżanki, przyjaciółki, żony, dziewczyny, matki, ojca. To nie może być nikogo, tylko wasze. Bo dopiero kiedy ten cel będzie płynął z waszej głębi, dopiero kiedy będzie to coś, czego wy naprawdę chcecie, to odnajdziecie w sobie motywację, aby to osiągnąć. A nie ma większej motywacji niż motywacja przez nas samych. Nikt nie jest w stanie nas tak zmotywować jak sami siebie, aby dążyć do tego, co płynie z głębi naszego serca, do potrzeby, którą z głębi serca czujemy. I na sam koniec, myślę, taki podsumowujący, jak już to wszystko sobie określicie, kiedy wszystkie rzeczy zobaczycie, jak to wygląda na kartce papieru rozpisane, to nagle prawdopodobnie poczujecie to, co ja zawsze czuję, że to wcale nie jest takie trudne, że to jest wręcz nawet bardzo proste, bo wiem, co zrobić dziś, wiem, co zrobić jutro, wiem, co będzie za miesiąc, czego mogę się spodziewać, a na sam koniec, kiedy kończę rozpisywanie tego wszystkiego, wiem, czy to jest w ogóle realne w tym czasie. Bo to jest też również bardzo ważne. Czy to jest realne do osiągnięcia? Czy wy, czas, który sobie założyliście, czy ten czas jest czasem możliwym dla was do wypracowania i wprowadzenia zmiany, którą chcecie? No i ważne, że w momencie, kiedy już to skończycie, to po prostu wykonajcie ten pierwszy krok. Wykonajcie ten pierwszy krok, zapiszcie go sobie, rozpiszcie to wszystko sobie w kalendarzu, punkt po punkcie, każdego dnia, żebyście wiedzieli, co macie zrobić, aby osiągnąć to, co chcecie osiągnąć. Uwierzcie mi, każda zmiana, szczególnie ta największa, zaczyna się od malutkiego kroku. I nie ma możliwości, żeby było inaczej. Jeszcze jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy. Tutaj z tą ścieżką, którą sobie obieramy, kiedy chcemy do czegoś dojść. Czasem ta droga, którą sobie w głowie założymy, wydaje nam się jedyną słuszną drogą. Ale nie zawsze tak jest. I to właśnie te przeszkody, które się pojawiają na naszej drodze, albo jakieś okoliczności, mogą świadczyć o tym, abyśmy się zatrzymali i zmodyfikowali swoją drogę, którą w głowie założyliśmy. Jeżeli bardzo mocno będziemy się upierać, aby mimo wszystko iść w tym kierunku, to być może w pewnym momencie spotkamy się z ogromną frustracją. To, czy cel, bądź też zmiana, którą chcemy osiągnąć, jest dla nas, w dużej mierze zależy, czy to jest zmiana, którą my jesteśmy w stanie sami w życie wprowadzić i czy mamy na nią wpływ. O czym mówię? Kilka miesięcy temu, tu podam wam przykład ze swojego życia, kilka miesięcy temu składałam aplikację dla swojej starszej córki do drugiej szkoły, którą zaczyna od września. Tu w Anglii jest tak, że dzieci w wieku 11 lat kończą primary school, która jest odpowiednikiem szkoły w Polsce podstawowej, i idą do szkoły secondary school, która jest jakby połączeniem gimnazjum i liceum. I składając tą aplikację, mogliśmy wybrać 4 szkoły, 4 z 40. Wybraliśmy 3, z czego pierwsze 2 to były szkoły, na których mi zależało. Kolejna szkoła to była szkoła, na której zależało mojemu dziecku i ona bardzo się upierała, aby do tej szkoły pójść. Tłumaczyła, że tam pójdą jej wszyscy przyjaciele, jej bardzo na tym zależy, że będzie jej dużo łatwiej. Dla mnie ta szkoła była ostatnią szkołą, którą chciałabym wpisać na listę. Mimo wszystko zgodziłam się na to, pomyślałam sobie, okej, wpiszę ją jako trzecią, pewnie i tak dostanie się do którejś z pierwszych dwóch. I wyniki przyszły 1 marca. Kiedy otworzyłam wyniki i zobaczyłam, że moje dziecko dostało się do trzeciej szkoły, to po pierwsze byłam sfrustrowana, wściekła. Moje dziecko zaczęło lamentować, więc to wszystko jeszcze się spotęgowało. Zaczęła lamentować, że ona nie chce już do tej szkoły, że ta szkoła jest głupia, że ona nie chce tam chodzić. Drążąc temat, okazało się, że o ile wcześniej zależało jej na szkole, ponieważ tam było dużo przyjaciół, którzy się wybierali również do tej szkoły, o tyle teraz te przyjaźnie się porozpadały i moje dziecko już nie chciało iść do tej szkoły. I początkowo byłam gotowa, żeby ruszyć do boju, żeby złożyć aplikację, odwołanie, wytłumaczyć, że po pierwsze tamta szkoła jest dużo dalej od nas, że przecież spełniamy kryteria, część kryteriów, jeżeli chodzi o pierwsze dwie szkoły i walczyć o to, aby ona znalazła się na, aby jej nazwisko znalazło się na liście uczniów do tych pierwszych dwóch szkół. I wiecie, był taki moment, kiedy siedziałam już przy komputerze i byłam gotowa, żeby tą aplikację napisać i pomyślałam sobie, okej, zaraz. Dlaczego to się właściwie dzieje? Dlaczego właściwie ona dostała się do tej szkoły? Dlaczego nie dostała się do tej innej? Co to ma mi pokazać? Jak ja się w tym czuję? I kiedy sobie posiedziałam z tymi emocjami? Posiedziałam sobie i te emocje uwolniłam, tę frustrację, tą wściekłość, to zawiedzenie, to poczucie niesprawiedliwości, to nagle dotarła do mnie myśl, że tak naprawdę moje dziecko nie do końca łatwo odnajduje się w nowych okolicznościach. Nie jest osobą taką medialną, taką przebojową, że wchodzi w nowe środowisko i od razu kwitnie. Wręcz odwrotnie, jest bardzo nieśmiała wtedy i potrzebuje czasu, żeby się zaadaptować. Szkoła, do której się dostała, tam rzeczywiście bardzo dużo dzieci z jej klasy idzie. I zastanawiając się nad tym dłużej, doszłam do wniosku, że tak naprawdę to chyba jest najlepszy wybór dla niej na ten moment, na moment życia, w którym ona jest. Porozmawiałam z nią. I to tak szczerze porozmawiałyśmy o tych jej wszystkich obawach, o tym, dlaczego tak bardzo już nie chce iść do tej szkoły. Porozmawiałyśmy o tym, jak będzie wyglądało życie w tych pierwszych dwóch szkołach. I na sam koniec, kiedy to wszystko wyjaśniłyśmy, kiedy te emocje opadły i u mnie, i u niej, zapytałam się jej, czy na pewno chce, abym walczyła o miejsce dla niej w którejś z pierwszych szkół. I ona mi odpowiedziała, że nie. I kochani, to jest właśnie to, o czym mówię. Słuchajcie, bo my nigdy nie wiemy, co tak naprawdę do końca jest dla nas dobre. Ale jeżeli zaufamy życiu, jeżeli zaufamy mu, że ono nam przynosi takie rzeczy, z którymi jesteśmy w stanie sobie poradzić na dany moment. I one nie dzieją się bez powodu u nas, tylko zawsze za tym coś się kryje. Jeżeli zatrzymamy się w takich ciężkich momentach, posiedzimy sobie z tym wszystkim i spojrzymy na to jakby z dystansu, tak jakbyśmy siedzieli w kinie i obserwowali film, to być może wyjdą rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy, których wcześniej w ogóle nawet nie braliśmy pod uwagę, a z perspektywy czasu okaże się, że rzeczywiście to był najlepszy możliwy wybór. My tak bardzo nie ufamy życiu, my tak bardzo oskarżamy je o to, że ono ciągle nam rzuca pod nogi przeszkody, że ono staje do nas okoniem, że nie jest prosto i łatwo, ale w większości to my sami sobie te przeszkody tworzymy, bo nie chcemy nawet otworzyć się na możliwości, które się pojawiają. Zawsze każdą rzecz analizujemy jako coś złego, co się nam przydarzyło. Nie chcemy się zatrzymać, nie chcemy się rozejrzeć. Tylko to, co my sobie w głowie założyliśmy, wydaje nam się jedyną słuszną rzeczą. A nie zawsze tak jest. Jeżeli zdarzą wam się takie rzeczy, jeżeli zdarzą wam się takie sytuacje, zatrzymajcie się, rozejrzyjcie wokół. Posiedźcie z tym, zobaczcie, co wam to robi, jak wy się z tym czujecie. A może jest za tym jakaś ukryta potrzeba, która nie została zaspokojona. Może trzeba do niej zajrzeć. Może trzeba ją zaspokoić w jakiś sposób. Zobaczcie sami. Ja na dzisiaj się już z Wami żegnam. Pod filmikiem zamieszczę moją stronę internetową. Jeżeli będziecie potrzebować jakiejkolwiek pomocy w tym temacie, w wprowadzaniu zmian, czy w zrobieniu takiego planu i rozpisaniu go sobie dokładnie, to po prostu do mnie napiszcie. Kontakt będzie pod spodem. Postaram się odpowiedzieć w możliwie najszybszym czasie. Z wiosenną taką energią budzącą do życia. Wysyłam Wam gorące pozdrowienia i do zobaczenia.